tutaj akurat parametry nasze utrzymują minimalnie pozwolenie za dokładnie do 3000 RLM, czyli 15 azotu, 2 fosforu. Za ubiegły rok średnio mieliśmy 2000 fosforu i poniżej 9000 na pewno w następnym pozwoleniu wodnoprawnym w 2013 roku nie będziemy mieli do 100 tysięcy, tylko powyżej 100 tysięcy, bo z ładunku wynikało, że w ubiegłym roku mieliśmy 140 tysięcy. A już myślę, że dlatego zmiana prac jest nad automatyką i informatyzacją w skali przedsiębiorstwa, co nie wszystko odpowiednio na bardziej wątpliwa. Będzie sterowanie wszystkich obiektów, czyli oficjalnym rynem pompowym, który w tej chwili jest około 20, a za 2-3 lata będzie najprawdopodobniej jeszcze następne 20.